Jan Szymański, łyżwiarz szybki, z 3 medalami uniwersjady, wylądował dziś na Ławicy i z dumą pokazał nam swe trofea. To są medale z uniwersjady, która odbyła się tydzień temu, niecały tydzień temu we włoskim Trentino. Ja startowałem w łyżwiarstwie szybkim na torze w Basel Gatipine. Co one dla Ciebie znaczą? No jest to jeden takich z moich większych sukcesów indywidualnych. Dwa złote medale, jeszcze nigdy żaden polski łyżwiarz nie zdobył złotych medali na uniwersjadzie, więc jestem bardzo z nich zadowolony. Poznaniak Jan Szymański, który studiuje na poznańskiej AWF, był objawieniem uniwersjady, bo dwa złote medale zdobył na dystansach 1500 i 5000 metrów, a srebrny na 1000 metrów. Teraz święta spędzi w Poznaniu, a już 27 grudnia w Zakopanem rozpocznie rywalizację o medale Mistrzostw Polski na czterech dystansach. Następnie start w styczniu, na początku w Mistrzostwach Europy, no i już później Igrzyska Olimpijskie w Soczi. Medale Jana Szymańskiego są pierwszymi zdobytymi dla Poznania na zimowej uniwersjadzie od 1964 roku. Takie ozdoby były bardzo wskazane, bo w Wierzchowie zorganizowano regionalne zawody gwiazdkowe w skokach przez przeszkody. Ich sława jest już tak duża, że jeźdźcy przyjechali z klubów od Krakowa po Szczecin. To już 11 zawody gwiazdkowe z kolei i tak stały się popularne, że musieliśmy 70 koniom odmówić, dlatego żeby było ponad 400 koni, a to jest nie do przepracowania, dlatego że no czas nie pozwala. Wczoraj skończyliśmy jeszcze wczoraj za 15-12 w nocy. Wśród reprezentantów 27 klubów był Piotr Pawlicki, indywidualny i drużynowy wicemistrz świata juniorów na żużlu z Fogo Unii Leszno, który także w ten sposób przygotowuje się do nowego sezonu startów na motorze. Stwierdziłem, że moje przygotowanie w zimę będzie na koniach i w lato będę jeździł po prostu na żużlu, a na mechanicznych koniach, a w zimę będę jeździł na koniach żywych. Mama dwóch żużlowców, Przemysława i Piotra, oraz córki, która też jeździ konno, przeżywa sporo emocji podczas startu swych dzieci, zwłaszcza synów. Ten stres jest o wiele mniejszy jak na żużlu, który przeżywam. No. Dwóch synów? Tak, dwóch synów to jest dla mnie. Niekiedy z córką jesteśmy na zawodach i po zawodach w niedzielę szybko się spieszymy, żeby zdążyć na mecz w Lesznie, który tam się odbywa. Także z jednych zawodów na drugie. W Wierzchowie Piotr Pawlicki na koniu Asconia tak bezbłędnie pokonał parkur o wysokości przeszkód do 80 cm. Jego siostra Diana na koniu Bartino była 18 w najtrudniejszym konkursie Grand Prix o wysokości przeszkód do 130 cm, a zwyciężył Leszek Gramza na Badorette z klubu Agro Handel Śrem. Nie mają hali do treningów ani porządnego stadionu, a mimo to liczą się na świecie. Drobnymi upominkami nagrodzili przedstawiciele Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki najlepszych zawodników z regionu. Na uroczystości nie było Patrycji Wyciszkiewicz z Olimpii Poznań, najbardziej utalentowanej polskiej zawodniczki w biegu na 400 metrów. Najbardziej dumni jesteśmy z Patrycji Wyciszkiewicz, rekord Polski w swojej kategorii oraz bardzo udany występ na Mistrzostwach Europy. Także no, wielki sukces, wielkie nadzieje. Teraz musimy o nią, że tak powiem, bardzo dbać. Przede wszystkim życzymy jej dużo zdrowia, no bo przed nią wielkie sukcesy i widać, że to jest bardzo duży talent na skalę światową. Dyskobolka Żaneta Glantz na Mistrzostwach Świata w Moskwie zajęła najwyższe miejsce spośród wszystkich Wielkopolan. Jesteśmy z trenerem zadowoleni z sezonu. Zakładaliśmy, że będzie to pierwsza ósemka Mistrzostw Świata. Tak się stało. Szczęśliwa siódemka, tak myślę. I teraz przygotowujemy się do kolejnego. Właśnie wróciłam w piątek ze zgrupowania w Cetniewie. Wykonaliśmy bardzo dobrą pracę. W styczniu wracam tym razem na klimatyczny obóz do RPA. No i tam będziemy już kolejne ciężkie treningi, kolejny ciężki, bardzo przygotowawczy rok. Pani Żaneta, by wziąć udział w przyszłorocznych Mistrzostwach Europy w Zurichu, musi uzyskać minimum wynikowe, co nie dotyczy Łukasza Nowaka, który start ma już zapewniony. Polski Związek Lekkoatletyki mi to zapewnił. Obok mnie Grzesiek Sudo ma za dobry występ w Moskwie takie samo prawo startu w Zurichu. Z czystą głową możemy przygotowywać się do tych Mistrzostw Europy i myślę, że to jest duży komfort. Podczas uroczystego spotkania wieńczącego rok nagrodzono też mastersów, medalistów Mistrzostw Świata w Brazylii oraz trenerów. W przyszłym roku w Poznaniu nie będzie żadnych zawodów lekkoatletycznych o randze ogólnopolskiej.